Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i w dzisiejszym filmie mamy kolejną aktualizację. I kochani, dzisiaj jest odnowiony dwór baronowej. No powiem wam, że wygląda ciekawie. Nie wiem, czy został też odnowiony tor baronowej, który powinien być gdzieś tam. A może coś na mapie się też zmieniło? Ale wydaje mi się... O, mam zadanie. Doprowadzające pewnie do tego miejsca. To może po prostu zaczniemy tam od niego. No i tutaj jak jedziemy, też widzimy to wszystko. Tu płynie woda. Tu nigdy woda nie płynęła. Ale są padoki i jest odnowiony most, który wygląda naprawdę ładnie. To też wszystko. Znaczy troszkę jest pozmieniane przez to, że... Czy też się coś zmieniło? Chyba nie. Dobra, dojdziemy do tego zadania. To zadanie? Tak. Dobra. Skoro już tu jesteś, to może chcesz mi pomóc. Dziewczyny z centrum jeździeckiego Srebrnej Polany poprosiły mnie o zrobienie porządku. Okej, mamy tutaj jakieś zadania. Podobno baronowa była ostatnio zestresowana. Chcą jej zrobić niespodziankę i posprzątać okolice centrum jeździeckiego Srebrnej Polany. Jak mogę pomóc? Kim jest baronowa? Czym jest Centrum Jeździeckie Srebrnej Polany? Okej, jak mogę pomóc? Podoba mi się ten zapał. Niestety droga do Centrum Jeździeckiego już od jakiegoś czasu jest niezadbana. Przejdź i podnieś jak najwięcej śmieci, a otrzymasz za to oczywiście nagrodę. Dobrze, to pozbieramy te śmieci. Dobra, ale zróbmy to zadanie. Pomoc w Centrum Jeździeckim Srebrnej Polany. To ciebie wysłał radny. Do pomocy z drogi zniknęło już pełno śmieci. Fantastycznie. Okej. Mamy jeszcze jakieś zadanie? Wysokie standardy. Skoro już tu jesteś, może chcesz mi pomóc? Praktycznie skończyłem w stajni, ale nie miałam czasu na sprawdzenie reszty okolic Centrum Jeździeckiego. Przejdź się i zobacz, czy ktoś potrzebuje wsparcia, dobrze? Jasno. Dobra. Zrobimy to, to też wam przyspieszę. I jak już się skończą te zadanka nowe auto baronowe, to przejdziemy do zwiedzania. Ani zrobiłam to zadanie bez was, bo mi się nagranie nie włączyło. Ale tak naprawdę i tak bym wam to przyspieszyła, bo trzeba było pojechać tylko w niektóre miejsca. Dziękuję, to wszystko. Dobra. I... O, droga pioniera, odblokowaliśmy coś. Dobra. Okej, zaczniemy sobie zwiedzanie od całej stajni, która wygląda zupełnie inaczej. No, tu jest inaczej niż wszystkich innych. Mam tutaj wodopój dla koni, taki balkonik. Też odnowione są te brzozy, tak mi się wydaje, że to jest ta. O, tu pewnie będzie to do zadań, bo tu pamiętajcie, że tu było dużo zadań. Co mamy tutaj? Tu mamy winogronowe pola i to wygląda świetnie. Okej, tu mamy ogród. No, powiem wam, że ten ogród też jest ładny i tu też został ten wyścig, który był za tą reputację. Tutaj w winogronowych ogrodach baronowej, jak kto mówi? O, ojojojoj. No i niebezpieczny upadek. No dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jakąś osobę. Więcej. O, tu jest fontanna. O, dobra. I tu są te zadania. A tu co jest? Jaki sprzęt? Mamy tu także pastwisko. Czy tu coś się nie zmieniło? Tu wydaje mi się, że nie, tylko to przejście. Tu można wejść i tu jest taka droga, co nią sobie najpierw pojedziemy. Tu jest dalej zagrodzone tak jakby. O, i wejdziemy do środka. Wydaje mi się, że tam nic nie odnowili, ale może coś. Jednak im... O, najpierw pojedziemy na tor baronowej, bo
Chcę zobaczyć, czy tam coś zmienili, czy wygląda on tak samo, choć wydaje mi się, że wygląda tak samo, jak wyglądał. I dobrze mówię. O to, że nic nie było mówione i wygląda on tak samo, jak wyglądał. Dobra. Co my mamy tutaj jeszcze? Te brzozy są mega ładne, powiem wam. Podobają mi się. Okej. Tutaj mamy dalej te winogronowe ogrody. Okej. No i tutaj mamy jakby takie boksy. No i tu mamy lążownik, ale nie można jeszcze lążować. I tak samo na wszystkich placach nie ma przeszkód. Znaczy, żeby ustawić. I mi się wydaje, bo za tydzień mają być, że jeszcze będzie lepiej się jeździć, więc wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że oni wtedy dodadzą różne jeszcze te przeszkody. No, bo sami zobaczcie, tutaj nigdzie nie da ustawić się przeszkód. Zupełnie nigdzie. Na żadnym z tych placów. Znaczy, nie wiem, czy na żadnym. Teraz pojedziemy jeszcze na dół. Na halę, tylko nie wiem, gdzie to jest, bo się pogubiłam. Naprawdę nie wiem. Okej, trzeba pomyśleć, gdzie jest hala i do niej tam jakby dojechać. Chociaż wydaje mi się, że będzie bardziej z tamtej strony. Na pewno też dodali tutaj padoksy. Mamy padoki. I tam też są jakieś sklepy, ale chyba tędy nie przejedziemy, będę się o wszystko obijać. Dobra, tu już się niektórzy bawią. Okej. A, no i jeszcze dodali takie, widzicie, tutaj kółeczko. I łatwiej po prostu nam włączyć jakieś animacje naszej postaci. Tu mamy nowości. Okej, tu jest ten nowy outfit. A tu? O, tu też jest ten nowy. O, wow, one są ładne, te rzeczy. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś sklep. Takie starsze. No. Mamy tutaj fryzjera. I teraz jedziemy do hali. To próbujemy tam dojechać. Okej, kochani, dojechaliśmy. I cross też został troszkę odnowiony. Dobra, tu, o. No i tutaj mamy boksy i takie bardzo małe, ale są padoczki. No. Tutaj mamy wyścigi? Jakie tu są wyścigi? O, to są te, co były na hali. Mamy tutaj jeszcze plac, na którym też nic się nie da ustawić. I mi się wydaje, że oni to zrobią za tydzień, bo przeczytajcie sobie po prostu opis aktualizacji. Dobra, jak wygląda tutaj, bo tu mamy zapomniane pola. O, a nie, jest też normalne przejście z wodą, tak jak było. Te brzozy są mega ładne. I tu mamy przejście za halę. O, i można normalnie przejść. Tego krosa sobie zaraz sprawdzimy. Na razie chcę wejść na halę i widzę, że damy radę chyba tędy przejść. Dobra. Tu mamy tego baga, co był i nie da na hali nic się ustawić. No, na drugiej hali mamy... O, dobra. Tą skokową halę i trochę kolory są pozmieniane. No, trochę się kolory tylko pozmieniały tych przeszkód. A tak to stoją one tak samo. Jestem trochę zawiedziona, że od razu nie dodali tych, żeby były przeszkody na zwykłych placach. Albo, że to dodadzą, bo jak tego nie dodadzą, to bez sensu trochę. Dobra, i przetestujemy sobie tego krosa. Mam nadzieję, że to jest droga od krosa, chociaż tak mi się wydaje, że to może być ta droga. Nie, dobra, bo zaraz spadnę. Okej,
Tu leżą takie jakby skały i jest słynne wejście na dach hali. Fajnie, fajnie, że je zostawili. Takie wspomnienie starego SSO. Dobra, tu mamy tak jak było, ten most. Dobra, tutaj mamy też to skrót. No. Dobra. No i tu jest ta droga. Dobra, i tu o jeszcze jest ten jeden krosik, taki krótszy tutaj. I o, tu też jest przejście. No, i szczerze fajnie to odnowili. Jeszcze chyba parę rzeczy nam zostało do sprawdzenia, bo wydaje mi się, że nie wszystko sprawdziliśmy. O, no właśnie. Tu mamy padoksy. Takie. One są fajne, bo są przy wejściu, jak ktoś idzie sobie do stajni, no to ma padoki i może widzieć konie swoje. Fajnie też jest do realistycznego SSO, tylko że nie ma przeszkód na plecach i mam nadzieję, że to dodadzą. Tu mamy rzeczkę, w której da się normalnie pławić konia. A, i tu stoją wszystkie konie, żeby je kupić. Mamy też fryzjera. Wydaje mi się, że to wszystko. Jeśli coś pominęłam, napiszcie mi w komentarzu, a teraz wejdę do stajni, żeby się z wami pożegnać. Okej, kochani, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i bawcie się super w nowym Centrum Srebrnej Polany.